Witam, prawda? Witam, prawda? Kontynuujemy nasze przygody. Coś się ściemniać zaczyna. Jesteś pewien, że będziemy robić teraz te kurde wyzwania? No, powiem ci, spróbować zawsze można. No, ostatnio pamiętam, że skończyliśmy ostatni odcinek na próbie zrobienia jakiegoś trudnego wyzwania. Nie wiem, możemy spróbować jeszcze raz, aż się przekonasz, że nie damy rady. I wtedy zobaczymy. Bo mi się wydaje, że po prostu musimy, wiesz, wszystkie możliwe skille, zwinności, innego shitu mieć jakieś tam, wiesz, wypasione. Ale z tych chyba od poruszania się to już mamy wszystkie, wiesz? No, od szybkości wchodzenia i tak dalej. Jak tam czytałem, to już nic nie zostało. Dobra. To pewnie tylko u ciebie, bo ja to jak zwykle. A to nie, u ciebie też, bo to są takie podstawowe tylko. To tam nie ma, że nagle... Jedynie chyba, że z upadku obrażenia może zniwelować. O kurwa, ciemno się zrobiło. A ty już leżysz. Okej. Okej, dobry dobra. Początek. Lecę cię uratować. Dobry początek. Najgorzej, że od razu upadłeś, nie? Bo ja już leciałem na tej lince. No, bo tam była ta linka, no. To ja wiem. To przez ciebie spadłem. A, przeze mnie, no. No nie, chyba nie zdążę. A, dobra, weź użyj kotwiczki. O, czekaj, ratuję cię. Nie, jeszcze nie żyję. Nie zdążyłeś. Nie użyłem kotwiczki, wiesz, już musiałem użyć, bo bym nie zdążył już w ogóle. Dobra, okay. Trudno. Dobra, tak jest chyba, tutaj linia. Tak chyba trzeba stąd spierdalać, nie? Skąd? Bo noc się zaczyna. Chociaż nie widzę tych zombiaków na razie. No nie wiem. Jak się anuluje to zadanie? Ty już masz porażkę, dobra. Ja też, dobra, to jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz, czy nie? Ta, to chyba nie było wyników, czyli tego nie robiliśmy. My musimy zdążyć 2 minuty 45 sekund. To było ostatnie, które próbowaliśmy zrobić i nam się nie udało, to ci mówię od razu. O, no to dobre, ale blisko było, nie? Tam chyba tylko 2 punkty zostały. To pamiętam, też, że ty prawda. Doszedłeś chyba 23 na 25 miałeś, czy tam... Nie, to były, ty miałeś 15 na 17, czy... Tak, no. Dużo nie zostało, bo wiem, że blisko byłeś. Tylko trzeba było ten bonus ze speeda, nie? Utrzymywać. Już tak to szło. Coś w tym stylu. No kurwa, to gdzie się dalej szło? No nie, no najpierw musimy się wkręcić, bo wiecie, mieliśmy przerwę. Tam będzie to wspinanie najbardziej wkurwiające. A, już wiem co to było. Gówno. No skacz tu, co jest ty chuj. Patrz. Uf. No nie, ja już mam porażkę. Bo spadę. Oh man. Rozpoznanie to jest pierwsza rzecz. Teraz mamy raczej takie przypomnienie, bym powiedział. Tutaj to lecę za tobą, żeby sobie przypominać, jak to szło. Kurwa, no skarżę. I to wspinanie właśnie jest takie z dupy. Jeszcze na tą wieżę trzeba będzie. Nie, ja się zastanawiam, czy nie lepiej nam się jest kurwa przespać do nocy, znaczy do rana. No chuja widać, nie? Chuja widać. Te nas zombiaki gonią. Zajebiście. Patrz jak się szybko wspiną. Nie, w ogóle my źle zrobiliśmy, że zaczynamy od takiego trudnego wyzwania. W ogóle po przerwie, gdzie klawisze jeszcze tak, wiesz, nie masz tej prawy. Chwilę pobiegasz, to już spoko, nie? Ale właśnie pierwsze te 5 minut załóżmy. Ale i tak, rozkmin przecież... To było 13-17. Nie, miałeś 15, pamiętam.
Zjeżdżałeś tam na dół, dobyłeś 14, później 15 i blisko było. No to prawda. Ale nie. Ale to znaczy. No, te dwa ostatnie, jakby nie wiem, brakuje nam z pół minuty chyba. Więc coś trzeba zrobić szybciej. To wspinanie jest tak strasznie kurwa długie. Czekaj, zobaczę swoje umiejętności w sumie. Może jakaś siła jednak czy coś, co tu mamy wiatrak. Nie mam, zwinności jedynie byś miał. A nie, jest tu. Możesz stajesz się najlepszym biegaczem w Haranie. Możesz biegać, skakać i wspinać się bez odczuwania zmęczenia. No wiesz. Ja mam na przykład właśnie do zwinności jeszcze sporo rzeczy do tego. Do tak, ale nie ma już wiele, które zwiększa szybkość poruszania się. Zawodowy biegacz jest, no. To widzisz, prawda. Dobra. No to może dlatego właśnie zostawmy sobie... Mistrz biegów jest na przykład. Zawodowy biegacz ja też jeszcze nie mam, no nie? To lecimy strefę odblokować. Więc ja mam jeszcze dwa. Więc może te faktycznie zostawmy sobie na później. Jest tu coś, gdzie można zeskoczyć? Widzisz tu jakieś śmieci albo coś takiego? Dawaj linkę i tyle. A czemu w drugą stronę jedź? będzie ty chcesz iść. Nie co no, strefę trzeba odblokować. Cię przespać. No, także proponuję, tak jak mówię... O kurwa! Kurwa, leżysz znowu. Bo nie włączył tej, bo nie włączył linki w porę. Jednak te wyzwania zostawić, jak będę miał wszystkie atuty zwinności. A jak ja cię tu mam uratować wśród tych pierdolonych zombiaków? Łatwiutko. Zajeb mu w skopa. Dzięki. Teraz jak sobie poradzisz, to już nie mój problem. Dobra, jest. Dobra, lecę tam do tej strefy. No, pochlastają. Pięknie główki. Brakowało mi tego. Brakowało mi tego. Alkohol, wódeczka musi być. Nawet radyjko tu mamy. W porządku. A, tu nie zamek. Narzekam. No, ostatnio spojrzałem na kalorie, na przykład dzisiaj w zasadzie byłem w sklepie i tam jakieś masz takie jakby bombonierki na przykład tak zwane, no nie? I te wszystkie... tego typu czekoladki. No to kurde, dwie takie czekoladki 100 kalorii już. Nieźle. Mały kawałek ciasta, większość takich w zasadzie, co patrzałem na necie, jakiś ciast, no to tak 120 gramów ciasta chyba. Chyba 120 gramów, ale na pewno nie 1200, więc wiesz, coś w tej okolicy 120. Już ponad 400 kalorii. A weź mi powiedz, że nie wpierdolisz, nie dasz rady wpierdolić pół ciasta czasami, no lightowo. No dasz, lightowo. No łatwo. Ale jeszcze wiesz, jeszcze trzeba parać pod uwagę poza kaloriami, ile tam cukru jest, nie? No. To jest też... Kurwa, ale ostatnie ceny w Polsce tak rosną, że ja pierdolę, nie? Przecież to jest chore. Przecież oni... Byłem w Żabce, dwa razy byłem w jednym tygodniu, dwa razy cenę podnosili i nie nadążali cen zmieniać. Co ty dajesz, ja pierdolę. No. Taka jest inflacja i... Masakra. Jak oni mówią, że jest 9%, a ceny rosną gdzieś tak średnio 10-11%. Na pewno już jest więcej. Inflacji. Dobra, tutaj mamy tą strefę zrobioną. No, tu jest rzut. Tylko musisz mi pomóc, bo jest dużo zombiaków. Dobra, to idę. Pójdę tą skrzyneczką.
Tak, właśnie tak powinno być. Oho. Oho. Główka. I główka. O, tu jakiś typo. O, był. Już tego nie ma. Długo nie pochodzi. Maga? To typy są. Kurde. Uwielbiam to, jak im główki odpadają. Piękne to jest. W chuj. Jeszcze ty chcesz? Spoko. Czy to dwójeczka wychodzi? Ach, w sumie to nawet się jaram po tym, jak zobacz, jak fajna gra jest ta. To... To jedyne, co zobaczymy, może to wyjdzie na plus, ale martwi mnie trochę to, że bardziej... Mniej zombiaków będzie, a więcej ludzkich przeciwników. No, zobaczymy, co tam wymyślili, bo nie wszystkie pomysły, jak świat nas zdążył nauczyć, są kurwa dobre. Oho. Dokładnie. Tutaj ten pomysł jest po prostu mega, no nie? Ale jak chcieli coś przekombinować i faktycznie przekombinowali, no to nie poradzisz, nie? Ale mi się syfu jakiegoś nazbierało, jakieś toporki, kurwa, do rzucania i na górę. Tutaj jest w sumie wóz policyjny. Nóż taty, nie wiem po co mi to w ogóle. Nóż taty. To jest nóż tego taty, tego małego lata, co nam kazał tak biegać, jak gdyby. A, ale gówniane obrażenia ma, więc wyjebałem. Wziąłeś ten zrzut? Wziąłeś, nie? Cię. O, nawet coś fioletowego było u zombiaka. Aż dziwne. Dobra, co my tu dalej ten mamy na mapie? Tu mamy kolejną strefę, dobra. A byłeś w środku, byłeś, nie? Ta byłem. Uwaga, będzie wybuch. Ja to szybko przeszukam. A, idą, wchodzą tamtędy. Ach, ostatnia naprawa została, nie. Tak fajnie się sieka. Najgorzej, jak masz jakąś fajną broń, to aż szkoda, nie? Chyba, że ten perk wejdzie, że może za darmo. Już raz wszedł, mam nadzieję, że jeszcze wejdzie, bo fajnie się sieka tą kataną, ale mam też inne bronie w sumie. Coś? Jakieś wyzwanie? Ale mówię, jestem w szoku, bo wiesz, gierka niby już 2006 rok, a... 15, a wygląda nieźle. Nie, no spoko, wszystko gra. Tym bardziej, że te gry, które mają taką bardziej realistyczną grafikę, zazwyczaj szybciej się starzeją niż te, co mają takie, wiesz, kreską tak robione. Tak. No wiesz, realistyczność wyglądu jednak... Pamiętam, że kurde, ile to lat temu było. Ło, to już lepiej chyba... A, już lepiej nie będzie wyglądało. Nie? A jednak. Ty co za typ? Jakiś typ stoi. Czy człowiek nadal jest na szczycie łańcucha pokarmowego? Bozak chce to sprawdzić. Czas zapolować na przemieńce. Przemieńce, co? A, dostępne w nocy, dobra. To tego nie zrobimy. Tu jakaś strefa do odblokowania. Ho, jedno uderzenie, dwie główki. To lubimy. Jak ty tam wlazłeś? Musisz zejść jedno piętro niżej. A. I tam jest wejście.
zombiaki. Przeżygający. Ten z kamieniem gdzieś tu jest. Tak, coś tu napierdala właśnie. A u góry był ten posążek zombie, jak chcesz. W barze. Oczywiście. Co my tu mamy zrobić? Tędy? Zablokować wejście, dobra. Że gdzieś korki muszą być. A no i mówię, spojrzałem tak, kurde, że rzadko nam się zdarza. W przyszłym tygodniu 3 razy nam się zgrywa. To jakbyśmy dali radę, tak... No, po 2 godziny, nie? Chociaż... No, chociaż właśnie, to byśmy trochę więcej tego zrobili. A jak się nie da, to chuj, no nie? No i mówię, nie, a później myślę, z powrotem... A później z powrotem, standardowo, chyba, że też się znowu coś tam uda, nie? Ale tak dobrze, fajnie by było, no nie? Myślę. A tylko wiesz, jak to zazwyczaj bywało, jak pisałeś, że... No tak, teraz będzie okazja 3 razy w ciągu dnia, a potem to zazwyczaj wyglądało tak, że się widywaliśmy raz, no bo te 2 pozostałe dni puszczałeś streama, nie? No to prawda, ale teraz nie, właśnie teraz nie, bo w sumie 29 teraz będzie filmik zapraszający na streamy, więc na razie właśnie streamów nie będzie. A ciekawe, co to w ogóle będzie za gierka? Ciekawe, nie? Siła mi wzrosła. Tym bardziej, że mówiłeś, że coś większego. Coś większego. Ale 2 główki też poszły. Kurwa, kamieniem rzuca ten skurwiel. Nie mogę się przyzwyczaić. Nawet jak powiesz, że ten... Na streamie, że dobra, mam ochotę na to i na to. No to mija tam 3 tygodnie. Czy ile? I znowu możesz mieć ochotę na jakiś inny klimat. No, no. Więc to też jest takie... Kurwa, tu mi musisz pomóc, bo tu kurwa jest. Cześć, bo oni walczą ze mną tu strasznie. Dobra, poucinałem głowy. Nie mogę się przyzwyczaić teraz za to, że moja ucieczka jest, kurde... Błyskawiczna. No. Inny pod innym przyciskiem, nie mogę tego samego dać, co wcześniej. Gdzie ty jesteś? Czekaj, nie tu, kurwa, gdzie... Dobra, idę. Walczysz z tym, co kamieniem rzuca? No. Tak jak musiałem zombiaki zabić, bo... Kurde, ostatnio zrobiłeś mi zdjęcie i nie wysłałeś mi na tym, zapomnieliśmy. Kurde, to mi musisz przypomnieć. Tyłem też się dostałem, skurwiele. Wow, odwrócił się. Dobra, lecę tam do ciebie. Chciałem zabić tych 2. O, front go poraził. Widziałeś? Akurat nie widziałem, wiesz? Kurwa, ilu ich to jest? Tak. Na pół. Dobra, ktoś musi pilnąć ten zrzut. To ja będę otwierał zrzut, a ty mnie pilnuj tu. Spróbuję. Dobra, otwarłem. Uwaga, przy mnie jest jakiś. Zabiłem. O, jeszcze jeden. Dobra, odparłem. Ach. Au. Głowa ten, znaczy poraziło prądem.
O, gaza. To akurat mi się przyda. Ale fajnie, oni spadają z góry, żeby nas tu zajebać. Fajną taktykę mają. Spadają na łeb. Wyzwanie, wyzwanie, jedno wyzwanie, drugie wyzwanie. Nic, to lecimy na wyzwanie. Lecimy, lecimy, z przyjemnością. O, kolejny przyjaciel. Przyjaciel? Uwaga. A jednak nie wybuchnie? Ciekawe. Ta, ale na pewno zombiaki są mocniejsze, bo pamiętam jak zaczynaliśmy grę, to te zombiaki już po jednym tym, po jednym nożu, nie? Umierały. Kurwa! A co tu się dzieje? Ujebałem jej nogi obie. To jest piękne. O ty kurwa. Najlepsze jest to, że my się jeszcze przez tą linkę oduczymy wspinać, nie? Tradycyjnie. No. Kurwa, za dużo ich. O fuck, mam zepsutą broń, o nie. Pomóc ci tam, czy co? Nie, zawijam w sobie. Bo ja już prawie doszedłem tutaj na ten. Idę stąd. Bozak mówi, chcę oglądać wspinaczkę. Wejdź na sam szczyt tej wieży. Naprawdę przeginasz, Bozak. Dobra, czas na wspinaczkę. O, poziom trudności średni. No, powinniśmy dać radę. No wierzę. Mam minutę, tak? Chyba źle poszedłem. No, za pierwszym razem... Spoko, gdyby mnie nie gonił, kurwa, jeszcze ząb jak to może. Wtedy. Za pierwszym razem raczej tego nie przyjdziemy. Co ja tu zrobię, ty chula? Kurwa, łap się tego, nie? Co za debil. Trzeba drogę rozkminić. Tędy może... Nie, tędy nie. Nie, tędy też nie przejdę. Let's try again. Tylko dzięki już za blisko, te zombiaki, blisko. Co mnie gonią, kurwa. Ale jeszcze ten jeden tam skurwiel pluł, nie? Ten gówny. To już w ogóle irytujące. Ja w ogóle spróbuję innej metody. O, właśnie. Rozkminiłeś to samo, co ja. Szybciej, nie? Kurwa, ale czemu się nie łapiesz tego debilu? No, skacz. Kurde, tu chyba nie... Nie przejdziesz tu? Przecież masz tu występ, to czemu się nie łapiesz, ty debilu jebany? Kurwa. Nie mogę tędy iść. Nie wiem. Na pewno nie tą stroną. Mi się wydaje, że trzeba wejść na tą inną wieżę i na tamtą wskoczyć. Ale to ma, takie same te ozdoby, te, wiesz o co chodzi. Pewnie to, no, elementy do łapania, nie? Więc nie wiem, czy ci to coś zmieni. Ja spróbuję.
Mi się wydaje, że trzeba od innej strony podejść. Do tego. Na przykład z tej. Próbuję. Też nie stoi, nie mogę. Próbuję z tej. Czemu się nie łapiesz, ty jebany debilu, kurwa. Dobra, to był chyba zły pomysł z tą wieżą drugą. Nie, nie wiem, jak się... Najgorzej, że ja tam dochodzę do tych 7 metrów i nie wiem. Co dalej? Żeby to zombie idzie. A ja mogę siłę stosować. Jakby to inaczej zrobić? Jakby to inaczej rozkminić? No to teraz rozkminiłem, kur... Jak mnie ten skill wkurwia, to nie masz pojęcia, ten od odbijania się od ścian. Chuj ci w dół. Nie wiem, który. Ja chyba no jest, że jak przytrzymujesz spację, to... się kurwa wspinasz, a potem na końcu niezależnie co zrobisz, to się odbijasz od ściany. Postać jakąś kurwa padaczkę dostaje i... pojebane to jest. Tu, nie, to musi być jakoś tak, że wchodzimy trochę na jedną wieżę i może na drugą trzeba wskoczyć i potem znowu z powrotem, coś takiego jak jeszcze. A, że odbić się od ściana. Coś w tym stylu. To może być grubo. Dobra, czas na wspinaczkę. To musi być proste, ale kurwa... I najlepsze jest to, że my na ten, w tym samym momencie utknęliśmy. Co? Nie wiem. Udało ci się, jak to zrobiłeś? Trzeba było wejść na tą wieżę po lewej i przeskoczyć na tą drugą. No, widziałem. Tak mówiłeś. Dobra, zrobione to zrobione. Ma być poziom trudności średni, a wyszło na to, że gówno było nawet dosyć trudne. Ja zaznaczyłem tam coś znowu. Co ja tu zaznaczyłem? A nie, dobra, to jeszcze coś mam bliżej. To idziemy bliżej. Ta, no jak dali dwie wieże, to musiało być coś takiego. No, ale ja to tak z głupoty, nie? To nie, że intencjonalnie, tylko myślałem, kurde. Jacyś w ogóle ludzie są na dole. Chyba od Raisa. Coś słyszałem. Ty, to są ludzie od Raisa? No chyba. No, strzelać będą. Dawaj ich, kurwa. Gdzie tu jest wejście do środka? Dachem? Gdzie ten wchodziłeś do środka? Przez dach. Uwaga, plecy.
Tam chuj się schował. Ciemku go nie widać, kurde. Jeden. Dobra, zabity chyba. No, troszkę postrzelali na koniec odcinka, żeby było jeszcze weselej, nie tylko takie bieganie, a my zobaczymy się w następnym naszych szalonych przygód. Na razie. Dzień.